Drogi słuchaczu lub oglądaczu kanału Metal Boomer, czego ty słuchałeś w 2022 z zagranicznych płyt? No wiem, słuchałeś kapel z lat 90, tak jak ja. No dobra, więc dzisiaj zobaczymy sobie, co wy słuchaliście dobrego, zagranicznego, co znalazło się w pierwszej dziesiątce płyt 2022 roku. Dzięki za wszystkie komentarze, za te głosowania właśnie na te chociażby płyty. Ja zapraszam was na facebookowego Metal Boomera, tam gdzie też znajdziecie wiele ciekawych rzeczy, które publikuję na co dzień. A przypominam tylko, że lista z polskimi płytami 2022 już za tydzień. Muszę na początku wyjaśnić pewną pomyłkę, z której już się tutaj spowiadałem, ale jeszcze dla tych, którzy nie wiedzą. Mimo zasady w głosowaniu, że nie przyjmuję death i black metalowych kapel, to jednak znalazł się jeden zespół black metalowy. A to dlatego, że stwierdziłem, że nie jest to w czystej postaci black, a ostatecznie jednak uznałem po tam różnych dyskusjach, też w komentarzach, że popełniłem błąd, bo to jest wasza lista, więc powinienem w ogóle nie powinienem ingerować, co tam za muzykę dacie, tak? Bo to jest wasza muzyka, nie moja muzyka, którą słucham. No ale to moja nauczka na przyszłość, więc o ile ten kanał będzie za rogi, ja nie kopnę w kalendarz, to wtedy będzie tak wyglądać, że każdą możliwą muzykę będziecie mogli tam dawać i być może porównamy ją wtedy z moją, którą ja słuchałem. Ale zaczniemy dzisiaj od tego, kto nie wszedł do tej pierwszej dyszki, czyli nie wszedł Therion z Leviathanem tu, nie wszedł Riot City's Electric Light oraz Spiritus Mortis The Great Seal. Okej, do Theriona to ja jeszcze na końcu o nim coś powiem, bo wprawdzie on nie wszedł, ale ja się do niego odniosę. Te zespoły, te płyty, które miały po tyle samo głosów, dałem dosyć przypadkowe ustawienie, dosyć zabawa, więc słuchajcie, nie oburzajcie się. To i tak ta lista nie mówi, kto jest lepszy, bardziej mówi o popularności danego zespołu. Tych waszych płyt, no miałem prawo ich nie znać, ale postanowiłem no każdą z nich chociaż raz sobie puścić, by mieć jakiekolwiek pojęcie o nich. Oczywiście o niektórych miałem pojęcie, ale nie o wszystkich. Na pewno zauważycie, że to jest strasznie boomerska ta lista. Na początku nawet się z tego uśmiałem, jak to zobaczyłem, że gdyby pokazać tą listę osobie pod koniec lat 90., to zestaw płyt, które jest ulubionych w 2022 została nagrana, to na pewno ta osoba lwią część by znała tych zespołów w ogóle. No ale później przestałem się śmiać. No taką mam widownię, jaką sam jestem. Poczułem się staro i dziadersko. Dobra, koniec smutkowania, przejdźmy do listy. Otóż na miejscu 10 mamy Skid Row. Row? Jak to przeczytać? The Gangs Are Here. Sebastian Bach, czyli wokalista Skid Row, odszedł w 95 roku. Później grali z niejakim Johnem Solingerem. A teraz przyszedł czas na Erika Grunwalla. Zwycięzcę, chociaż to jak szwedzkiego idola oraz wieloletniego wokalistę Head. Może Grunwald to może nie tak się powinno czytać jak to Szwed. Grunwald. No nieważne. No i tak, teraz gdybym tego wcześniej nie przeczytał przygotowując się, to nawet pewnie bym się tym nie zainteresował. Po prostu nigdy Skid Row do mnie nie przemówił. Z tamtego okresu bardziej Guns N' Roses i Aerosmith. No ale wiem, że potrafili oni też przywalić muzycznie, ale po prostu to był zawsze taki zespół gdzieś dla mnie obok. Natomiast zdziwiło mnie po przesłuchaniu tej płyty, że ten wokalista, tak, nasz Erik, brzmi jak Sepcio Bach. Ej! I tak się zastanawiam, czy to na pewno nie jest jednak on, nie przyszedł z powrotem? Okazało się, że jednak nie, że oni mają podobne wokale. No to co więcej, no wrócili pewnie tym, którym się to kiedyś podobało, dzisiaj się podoba. No i co? No i okej. I tyle co do powiedzenia. Fragment muzyczny. Cholera, podobny ten wokal do Bacha, podobny. Miejsce 9. Korn, Requiem.
No, wysłuchałem tą płytę i nic. Właściwie to nigdy Korn mnie jakoś bardzo nie kręcił, poza jakimiś pojedynczymi utworami. Oczywiście mam do tego zespołu niesamowicie duży szacunek za ich wkład w ten cały new metal, za własną rozpoznawalną markę, za ten styl. Miałem wrażenie, przesłuchując tę płytę, że tutaj grają nieco lżej niż ja ich kojarzę. No ale możliwe, że od lat 90. po prostu ewoluowali. Zresztą wy mi lepiej możecie o tym napisać w komentarzach, czy faktycznie grają lżej, czy to ja pindolę głupoty, bo od 20 lat może już tak grają. I cannot simply convey the things I keep hidden inside. It wants to make me beg. To let loose the lesson prescribed. Lies. A na miejscu 8 mamy jakiego pana Satana, czyli Satan the Earth Infernal. Dziwny zespół. To zespół, który już w 79 roku grał. Ej, niektórzy z was pewnie na świecie nie było. To taki jeden z zespołów New Wave of British Heavy Metal. Ale przez ten cały czas... Od powstania do dzisiaj nagrali zaledwie 6 płyt. No, znikali się, pojawiali, różne są losy przecież zespołów. Dla mnie to taki właściwie trochę zespół widmo. Coś tam słyszałem kiedyś, bardziej mi chyba odpowiadał jednak i nadal odpowiada Iron Maiden. Wydaje mi się, że to taki album dla fanów właśnie Satana i starej, dobrej szkoły heavy metalu. Przysłuchałem może po albumu, ale wybaczcie, miałem wrażenie, że słucham czegoś z lat 80., co zresztą jakoś mnie niespecjalnie przekonuje. Szacun dla zespołu, że jeszcze mu się chce cały czas grać. Mnie to nieco znudziło. Miejsce 7. Kolejny wiekowy zespół, 45 lat na scenie, Saxon, Carpe Diem. No ten jednak z nieco bogatszą dyskografią niż Satan. A muzycznie, mimo heavy metalowych szablonów, które też tutaj się przecież pojawiają i no, ciężko, żeby ich nie było, to mam wrażenie, że jest tu nieco więcej wigoru niż we wspomnianym Satanie. Niektóre kawałki są całkiem nośne, sympatyczne, choć przyznam się, że jeżeli chodzi o 70-letnich heavy metalowców, jak ja mówię źle po polsku, to dużo lepsze wrażenie od Satana i Saxona zrobił na mnie Judas Priest's Firepower. Tam było czuć taką młodzieńczą zadziorę. Ale to płyta z 2021. A teraz fragment Saxon. Miejsce 6. Ghost Impera. Zespół tajemnica dla mnie. Pewien fenomen, którego nie bardzo umiem zrozumieć. A już zupełnie nie rozumiem, dlaczego cieszą się takim uznaniem wśród braci metalowców. Natomiast pewnie wpływa na to moja pewna anegdota, którą wam opowiem o tym zespole, ponieważ przed laty, gdy usłyszałem o nim, to wyrobiłem sobie niestety błędne zdanie o goście. Po pierwsze, zobaczyłem, że to są jakieś anonimy w dziwnych maskach, ta cała otoczka metalowych ekstremistów. Trochę mi się to skojarzyło ze Slipknotem, który jakoś do mnie nie docierał. Po raz, jakieś złe skojarzenie. Dwa, usłyszałem jakiś utwór i wydawało mi się, że to jakiś niesłuchalny death metal. Nie wiem teraz, czy pomyliłem to z innym zespołem, czy natrafiłem na jakiś nietypowy utwór, ale tak mi zostało w głowie. Dopiero po latach, tak naprawdę, całkiem niedawno odkryłem, coś z nich posłuchałem i zdziwiło mnie, że grają taki łagodny metal do niedzielnego rosołku. Okej. I fajnie jest tego posłuchać, to są ciekawe dźwięki, to nie jest tak, że ja tutaj neguję ten zespół, on mi się podoba. Natomiast cały czas we mnie zastanawiam się, skąd u metalowców jest tylu fanów tego zespołu. Ja bardzo się cieszę, że nie jesteśmy zamknięci na jakieś muzycznie, tylko tak, tak i koniec, tak? Ale ten zespół, jak ja słucham Ghosta, to mi przypomina jakiś taki Bon Jovi, sorry, wybaczcie. Jakieś takie hair metalowe zespoły, czego normalnie przecież metalowcy nie powinni słuchać. No i nie powiem, to jest fajna muza, ja po prostu nie rozumiem tego fenomenu.
Miejsce piąte, Ozzy Osbourne, Patience Number 9, Książę Ciemności wraca. Który to już raz? Ozzy to jest jednak zadziwiający stwór. Niby jakimś wielkim wokalistą nie jest, ale ma to niesamowite szczęście pracować z wybitnymi muzykami wokół siebie, szczególnie gitarzystami. Jak ktoś mi puści go solowego, no to nie odmówię, ale specjalnie jego kariery jakoś nie śledzę. Tą płytę słuchało się całkiem dobrze. Dobre kompozycje, wchodzą gładko. Materiał spójny, mimo iż było tak wielu różnych gitarzystów. I właściwie rozumiem wysokie miejsce na tej liście. Miejsce czwarte, więc już jesteśmy wysoko. Kreator lub Creator z angielskiego, choć tutaj niemiecko-angielski. Hate Iber Alles. Kolejny zespół, który tak naprawdę jest dla mnie odkryciem dopiero po latach. Przez długi czas zespół dla mnie jest drugiego, może nawet właściwie trzeciego szeregu. Coś tam kiedyś usłyszałem, ale mnie to nie zainteresowało. Oto taka troszowa łupanina dobra na koncerty szczególnie. I tak ich postrzegałem, chociaż zdawałem sobie sprawę, że przez lata ich muzyka się zmieniała. A ta płyta? Pozytywne zaskoczenie. Sympatycznie, melodyjnie. Ostatnio często leci u mnie w głośnikach. Chyba muszę odświeżyć sobie nieco więcej ich muzykę, bo mam wrażenie, że umknęło mi masa lat. Zresztą nie pierwszy raz już. Dobra niemiecka maszyna. No i kolejną niemiecką maszynę mamy na miejscu trzecim. Rammstein, Zeit. To taka trochę płyta, koncept. Tytułowy Zeit, czyli czas, przejawia się tutaj w wielu tekstach. Myślę, że jak ktoś ich lubi, no to polubi tą płytę. Kolejne jak zwykle szokujące teksty. Choć sama muzyka, nie wiem, mam takie wrażenie, jest nieco wolniejsza, bardziej stonowana niż poprzednia. Nie wsłuchiwałem się w nią na tyle, żeby to jednoznacznie ocenić, ale dla mnie po prostu jakiś dobry poziom rammsteinowy. Adieu, goodbye, auf Wiedersehen. Den letzten Weg musst du allein. No i na miejscu drugim zespół, który wywołał wiele kontrowersji i też zmienił moje podejście do tego, czym ta lista jest. Darkthrone, Astral Fortress. Płyta, która nieco, tak jak mówiłem, to zapraszam do początku, jakby ktoś nagle włączył w tym momencie, dlaczego ta płyta się tu pojawiła. Kompletnie nie mój klimat. Mniej więcej w połowie wyłączyłem. Wybaczcie, ja po prostu nie lubię black metalu i do mnie nie dociera. Czy około black metalu, nawet jakby można by to określić. A no przecież nie chcę tutaj żadnej krzywdy robić fanom Darkthrona. Po prostu pójdźmy dalej. Pewnie skoro ta płyta się tutaj znalazła i to tak wysoko, to w swoim gatunku po prostu oznacza bardzo wysoki poziom. No i miejsce pierwsze. The winner is
Megadeth, The Sick, The Dying and The Dead. Osobiście miałem taki pomysł, żeby nim jeszcze była oferta, co będzie, to wyciągnąć taką kopertę i wam pokazać, co uważam, że będzie miejsce pierwszym, i to właśnie to było. I tak mnie czasami zastanawia, czy takie płyty są na pierwszym miejscu dlatego, że to jest znany zespół? Czy w tym roku wygra Metallica tylko dlatego, że wyda płytę, a to jest popularny zespół? No wiadomo, zawsze będą trzymać poziom, ale czy to jest tak naprawdę, mogą równać się w takiej sprawiedliwej ocenie muzycznej z innymi zespołami? To pytanie otwarte. Natomiast Megadeth faktycznie po prostu nagrał dobrą płytę. I być może nawet i na te pierwsze miejsce. Ale dodałbym od siebie, że nie uważam tą płytę za wybitną i najlepszą od lat, jak często słyszę ostatnio. Ma ona kilka niepodważalnie świetnych utworów. Niewątpliwie, tutaj nie ma dwóch zdań. Ale też jest kilka takich, które do mnie nie przemawiają. I nie mówię tutaj o poziomie muzycznym, ale po prostu o moim guście. Tematy jak zwykle, zagłada atomowa, apokalipsa, oczywiście wszystko uzupełnione przez super ciekawe teledyski na zwycięzca tegoroczny Megadeth. Jeszcze mi tutaj wszedł jeden utwór. Na pewno ile dożyję następnego roku, to zrobię dwie listy i porównamy moją i waszą. Natomiast jeżeli miałbym wybrać zespołów, które tu się pojawiły, co mi się podobało, co bym dał gdzieś na swoją liście, to dałbym przede wszystkim zespół, który się nie pojawił w pierwszej dziesiątce, ale który wymieniłem, czyli Therion. Jakoś wcześniej kojarzyłem go po prostu ze szwedzkim metalem, co mnie nieco odpychało, bo dla mnie najlepszy ze szwedzkiego metalu to jest Abba i Roxette, ale ten Therion u mnie nie schodzi ostatnio z głośników. Dobrze się słucha tego symfonicznego metalu. Zdecydowanie gdzieś w pierwszej piątce by się pojawił. Pewnie znalazłby się tam Megadeth, bo to cały czas mówię, bardzo dobra płyta, chociaż powiedziałem wcześniej dobra, więc teraz powiedziałem bardzo dobra. Czy coś się zmieniło przez kilka sekund, panie Boomer? No pewnie nie. Kreatora pozytywnie mnie zaskoczył i myślę, że tu też by się gdzieś wysoko znalazł. I te trzy na pewno. Natomiast myślę, że w dziesiątce mogłyby się gdzieś też Ozzy Osbourne, pewnie też by się zahaczył. Rammstein, myślę, że też Ghost miałby szansę. Ale generalnie niewiele nowych rzeczy słuchałem, więc w sumie to by była krótka lista. Więc co, do zobaczenia za rok z nową listą, a za tydzień już płyta polskich płyt, które słuchaliście w 2022 roku. Do zobaczenia już niedługo.